co byłem na poczcie? Na poczcie byłem, aby odebrać zawiadomienie o uchyleniu zajęcia konta bankowego. Proszę bardzo. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czankowie zawiadamia, że uchyla mi zajęcie konta bankowego. O co chodzi? Słuchajcie, zapomniałem zapłacić 60 zł raty za jakiś tam podatek gruntowy czy jakiś inny. Urząd Miasta wysłał jakieś upomnienia, że nie zapłaciłem. Ja dalej nie płaciłem. No i była wiadomość wysłana do Urzędu Skarbowego. Krótka piłka, zajęcie konta i koniec. I nic nie możesz zrobić. Póki nie zapłacisz. I wiecie co? Ja oczywiście jestem zdania, że co cesarskie, to cesarzowi. Natomiast tak, to moja wina, że nie zapłaciłem tego podatku, tej raty podatku. No i od razu miałem zablokowane jedno z kont. I dzwonię do tej pani, dlatego ja nie mam pretensji do Urzędu Skarbowego. Było wszystko zrobione profesjonalnie i po prostu trzeba płacić podatki. Natomiast zadzwoniłem do Urzędu Miejskiego i pytam się tej pani, dlaczego nie dostałem tych upomnień. Ona mówi, że ona nie wie, dlaczego nie dostałem, bo to taki pan, więc da mi numer do tego pana. Ten pan nie odbiera, więc znowu dzwonię do tej pani. Ta pani mówi, że tego pana nie ma, jest na szkoleniach, ale odzwoni i faktycznie odzwonił. I mówię, jak jest, i przedstawiam sytuację, a on mówi, że on nic nie może zrobić, bo upomnienia wysyła właśnie ta pani, więc ja znowu do tej pani dzwonię i się pytam, na jaki ona adres wysyłała te upomnienia. Ona mówi, że na Nowym Świecie, do Poznania. Ja mówię, ludzie, przecież podawałem wam adres kontaktowy tutaj, na miejscu. Na Nowym Świecie rzadko bywam po prostu i... Dobra, w każdym razie kazałem wymazać wszelkie inne adresy, zostawić tylko tutaj mój lokalny adres i mam nadzieję, że już nie będzie tego takich problemów. Swoją drogą wam powiem, że na poczcie się bardzo młodo czuję, dlatego że przede mną i za mną same stare babcie. Także byłem tam najmłodszy. No a poza tym to jest taki jarmark. Półki ugnają się jakichś książek typu przepisy siostry Faustyny, czy jakieś takie tam jeszcze kalendarze z papieżem, czy coś takiego. Słuchajcie, nie mówiąc już o stanowiskach, nie? Tam jest chyba 6 czy 7 stanowisk, a tylko jedno jest czynne, nie? Także tam jest zawsze kolejka. Ja nie wiem, po co jest tam tyle tych okienek porobionych, jak wszystkie są zamknięte. A jedna pani na końcu siedzi i tam jest zawsze 7-8 babć w kolejce. No i ja. Raz na 2 lata. Ogólnie bardzo przyjemne miejsce. Poczułem się po prostu młodo. Zobaczcie, mamy nowego gościa w szklarni. Nie chcę jej straszyć, ale zobaczcie. Jaszczurka z winka. Z kamerą wśród zwierząt. I roślin. Moi drodzy, jak widzicie, pomidory są już dosyć wysokie. Na tyle wysokie, żeby je już powiązać i za chwilę będę to robił. Natomiast chciałem wam pokazać, że już są pierwsze pomidory i już widać różnicę w tych pomidorach. Dlatego, że o widzicie, tutaj mamy jakiś to będzie pomidor karbowany. Tu na przykład pomidor widać, że będzie czarny. Tam w tle słychać sąsiada, który akurat buduje sobie taras. Ale dobra, nieważne. Widzicie, jakie fajne pomidorki. A mamy dopiero maj. Słuchajcie, oczywiście każdy pomidor, ja nie pokazywałem wcześniej, jest opisany. Tak, tu mamy trójeczkę. I tak dalej, czwóreczkę. Z drugiej strony, jak wracamy, to mamy 19, 20, także wszystkie one są ponumerowane, wszystkie one są poznaczone. Tak samo w tej bliźniaczej szklarni, która jest po lewej stronie naszego domu. Wszystko jest dokładnie oznaczone, która odmiana jaka jest, no bo w tym roku testujemy te odmiany. I niektóre naprawdę są niskie, jak widzicie, a niektóre już są takie, że mają
no łodygi jak prawie jak drzewa. Nie mam zielonego pojęcia, która odmiana jak się nazywa, są tylko numerki na w poszczególnych wiaderkach, natomiast no oczywiście ja mam cały spis na lodówce i tam sobie potem te nazwy porównamy i porównamy jak te owoce wyglądały na mecie, zanim je ściągnąłem i jak wyglądają to u mnie, tak? No i wybierzemy te odmiany, te najlepsze odmiany, które się sprawdzają u nas w Polsce w szklarni. Te będziemy kultywować w następnych latach. Oczywiście będę też dobierał następne nasiona z różnych innych zakątków świata, żeby wybrać naprawdę te najlepsze. Dwa czy trzy dni nie było nic przy tych pomidorach robione, w sensie były tylko podlewane i zobaczcie, jakie mają tutaj już odrosty, jakie wilki, o których mówiłem niedawno. I słuchajcie, niektóre odmiany, tak jak na przykład ta tutaj, usilnie chcą mieć dwa pędy. Oczywiście tutaj ten pęd był już dosyć duży, więc go zostawiłem, natomiast ja i tak uważam, że cały czas powinniśmy prowadzić na jednym pędzie. Także jak mamy dwa takie równoległe, no niestety musimy jeden z tych pędów proszę, nieraz musimy tak duże pędy obciąć, żeby była tylko jedna łodyga, jedyna słuszna łodyga. Jeżeli już zdąży Wam wypuścić kwiatek, to oczywiście zostawiacie jeden liść nad kwiatkiem i obcinacie, żeby tylko jeden pęd szedł w górę, nie? Bo wtedy macie więcej owoców, a mniej liści. Już dwukrotnie musiałem przerwać nagrywanie tego filmu, bo raz mi się kamera przegrzała, bo tu jest jednak około 40 stopni w tej szklarni, a potem sąsiad zaczął kosić trawę, no takie uroki mieszkania na wsi. Dzisiaj podwiązujemy pomidory i teraz tak, co jest potrzebne do podwiązywania pomidorów? Jak widzicie, potrzebny jest oczywiście sznurek. Sznurek ja kupiłem, nie wiem ile tutaj jest, 500 metrów, jakoś tak. No niestety, ale musimy te sznurki zawsze co roku wymieniać. Wiadomo, że po każdym sezonie jakieś tam bakterie się mnożą na pomidorach i żeby po prostu one nie przeszły na przyszłoroczne, to pozbywamy się tych sznurków i wiążemy w przyszłym roku na nowe. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. To nigdy nie wiążcie pomidorów w ten sposób, że załóżmy, że mój palec to jest łodyga. Robicie, to jest najczęstszy błąd. Robicie coś takiego, teoretycznie Wam się ten pomidor będzie trzymał na tym, tak? No tak, ale bierzcie pod uwagę to, że pomidor rośnie i jak go przywiązujecie, on ma w zasadzie dużo cieńszą tą łodygę. I w momencie, jak go przywiążecie do tego sznurka, to w tym miejscu on będzie, ta łodyga nie będzie w ogóle rosła, tylko on się będzie wrzynał w tą łodygę i będzie blokował przepływ soków do rośliny, tak, wody. Dlatego nigdy nie róbcie czegoś takiego, że oczywiście można co dwa tygodnie pouzowywać i przewiązywać to, ale przy większej ilości pomidorów, przy większej liczbie, no to robi nam się sporo roboty. No i nie zawsze o tym pamiętamy, także nieraz pomidory są bardzo liche, chociaż mają wszystko, i nawóz, i wodę, i wszyscy zastanawiają, czemu one takie liche? Bo w pewnym miejscu ten sznurek blokuje. Automatycznie pomidorki są mniejsze i rośliny są słabsze. I jakie jest rozwiązanie? Właśnie takie. Kupicie to sobie na Allegro, ewentualnie w jakichś tam sklepach ogrodniczych. Coś takiego, za chwilę Wam pokażę. Aha, sąsiad zaczął robić taras, także zaraz będę kończył. Przewiązujecie tutaj. Zobaczcie. Zaciskacie wokół. I jak już tak mamy zrobione, to potem śmiało między liściami i przywiązujecie tą roślinkę. I tu jest tyle miejsca, że ona spokojnie będzie sobie rosła, będzie przywiązana, a potem też nie ma problemu z jej odwiązywaniem, nie? Bo zawsze można. To oczywiście wykorzystujemy wiele razy, bo po sezonie można to odpiąć, odwiązać, wygotować w wodzie. Chociaż ja tego kupiłem kilka takich worków, no nie wiem, jest parę tysięcy tych także starczą mi chyba do końca życia. Zobaczcie, kolejny krzaczek zabrączkowany, co czyni go szczęśliwszym na pewno, tak jak ludzi na początku, jak się obrączkują. No i ciągniemy sznurek do góry.
I zobaczcie, jedna rzecz. Z góry wydawało się, że wszystko jest w porządku, a tu zobaczcie, jaki wielki wilk. I to przy okazji właśnie można, przy okazji obrączkowania można zobaczyć, co nam tu urosło, i to kosztem jakiegoś pomidorka, nie? Także codziennie, co drugi dzień na pewno należy sprawdzać całe krzaki, również od dołu, nie tylko te ostatnie pędy, czy coś się narodziło, bo gdzieś tam w krzaczku zawsze może się jakiś taki wilk trafić. Cóż, moi drodzy, wszystkie pomidory już są podwiązane, także pokażę wam teraz efekt końcowy. Zobaczcie, jak się od razu podniosły, bo niektóre już były powyginane. Jak to z bliska wygląda? Zobaczcie sobie. Jest pierścień, który jest dosyć szeroki, więc na pewno tutaj będzie zawsze miał luz, jeżeli będzie rósł w każdym jednym, w każdym jednym krzaczku, obojętnie z której strony byśmy tutaj nie spojrzeli. Jest ten pierścień, to jest naprawdę dobra rzecz, wam powiem. Dlaczego donice i dlaczego ta podłoga jest czarna? Już parę osób mówiło mi, że niestety ich pomidory zmarzły. Zmarzły, chociaż temperatura przy gruncie około zera była. A wszystko dlatego właśnie, że były to pomidory w gruncie. W sensie oczywiście w szklarni, ale w gruncie. I teraz zobaczcie, jak one są w takich wyrzędowane, w takich donicach, w takich wiadrach, to przede wszystkim cały Boży dzień one absorbują ciepło. One są ciepłe. Fakt faktem, że codziennie wieczór trzeba je podlać, bo bardzo szybko tutaj z nich uchodzi wilgoć. Ale one są cieplutkie, całe to podłoże jest cieplutkie i pomimo, że przychodzi, bo w tej chwili są noce jeszcze około 2-3 stopni, dzisiejsza noc też taka będzie, jeszcze w końcu mamy końcówkę maja, to wszystko jest tak nagrzane, że przez całą noc to oddaje to ciepło. I pomimo, że na dworze jest na przykład 2-3 stopnie, to tutaj mam 8-9 stopni. Pokazują mi termometry w domu. Kolejna rzecz. A przestrzegałem. A teraz słyszę, że niektórzy się właśnie na tym przejechali. Nie wysiewajcie w przyszłym roku, w ogóle nie wysiewajcie w następnych latach pomidorów w lutym, bo to naprawdę nie ma sensu. Uwierzcie mi, ja wysiewałem, byliście świadkami, pod koniec marca, w drugiej połowie marca i moje pomidory przerosły te, które były sadzone w lutym. Bo te w lutym naprawdę, one są przerośnięte, gorzej się przyjmują, a niektórzy właśnie wsadzają wcześniej, potem im te pomidory marzną, podmarzają, także potem chorują. Naprawdę nie ma żadnego sensu. Końcówka marca, bez względu na warunki pogodowe, i będziecie mieli tak piękne pomidory. Ta szklarnia, jak widzicie, jeszcze jest częściowo zacieniona. Dopiero od południa zaczyna tutaj być słońce, a wtedy tamta szklarnia, w której byliśmy przed chwilą, powoli się zacienia. Także do połowy dnia słońce jest w jednej, a druga połowa słońca jest tutaj. Ale pomidory rosną dokładnie tak samo. Zobaczcie. Ta sama sytuacja. Wszystko jest pierścieniowane. W każdym jednym jest pierścionek. Wszystkie są zaręczone. Proszę bardzo. Pierwsze pomidorki, te wyglądają na pomarańczowe. Te będą pomarańczowe bądź żółte. Tutaj mamy już początek. Tu już mamy pomidorki, które będą czarne. W zasadzie można powiedzieć, że te już są do jedzenia. Także podejrzewam, że pierwsze pomidory, jakie zjemy w tym roku z naszych szklarni, będą czarne. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, naprawdę, jeżeli macie wiele odmian, to jest jakiś taki excitement, jest coś takiego, że porównujecie, nie, do końca nie wiecie, co tam dostaniecie, jaki będzie efekt tych zbiorów, nie? Natomiast jeżeli ciągle sadzicie te same nudne bawole serca, czy krakowskie, czy jakieś tam, to już wiecie, jaki będzie efekt. Taki jak co roku, okej, one są sprawdzone, one są dobre, ale można w życiu spróbować czegoś nowego, prawda? Czegoś innego, coś, co ubarwi wasze życie. Bo czerwone to się sadziło za komuny. Słuchajcie, nie tylko moja BMW na parkingu przyciąga inne BMW, ale też moje cabrio przyciąga inne cabria.
dzisiaj mamy Dzień Dziecka, a że wszystkie moje uczennice i wszystkich moich uczniów traktuję jak moje dzieci, więc wszystkim Wam wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. I bądźcie odważne i pracowite jak tatuś.